Miło mi przywitać Mirka Hajdę, który jest związany z Krakowią od kilkunastu lat. Świętował z nami kilka sukcesów w piłce młodzieżowej. Mam nadzieję, że ten cel, który obraliśmy sobie od kilku dni, jakim jest utrzymanie Krakowi w Ekstraklasie, też będziemy za kilka tygodni celebrować. No, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ tutaj walczyliśmy o to na rok temu, o to, żeby być w tej Ekstraklasie. Dzisiaj nie chcielibyśmy, aby to, co zostało wspólnie zbudowane z trenerem stawowym, no jednak zostało utracone. W tym momencie też chciałbym podziękować panu trenerowi stawowemu za to, co robił, co zrobił w Krakowi. No, było to dla nas ważne, te sukcesy były i świętowaliśmy je wspólnie. To granie, które państwo chwalili również, no, pewna formuła się nam wyczerpała z różnych względów, nie będziemy o nich mówić. No, na dzień dzisiejszy taka, a nie inna decyzja. Ja cieszę się, że Mirek podjął rękawice. Tutaj optymistycznie patrzymy wszyscy w przyszłość. Mam nadzieję, że ten cel, jakim jest utrzymanie Krakowi w Ekstraklasie, zostanie zrealizowany. No, nie tylko mam nadzieję, ale głęboko w to wierzę. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, bardzo proszę. Propozycja pojawiła się na pewno nagle i tutaj, tak jak prezes wcześniej powiedział, z Krakowiem byłem związany i jestem, nawet jak mnie nie było w klubie, zawsze jest mi ona bardzo bliska sercu z racji tego, że tutaj dość długo pracowałem i trochę swojej pracy zostawiłem na różnym szczeblu. Cel jest konkretny, utrzymać zespół w Ekstraklasie, tak jak pan prezes powiedział, i wszyscy w to wierzymy i chcielibyśmy, żeby po czterech meczach najbliższych odetchnąć z ulgą i nie znajdować się w takiej trudnej sytuacji, i że się martwimy o to, czy zespół się utrzyma, czy nie. Na pewno w to wierzę bardzo i myślę, że stać tą drużynę na to, żeby wywalczyć taką ilość punktów w tych najbliższych spotkaniach, żeby nam te punkty właśnie pozwoliły do pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dziękuję bardzo. Do jego z państwu proszę o pytanie. Andrzej Stronowski, Dziennik Polski Gazeta. Do pana prezesa, na jak długo podpisany jest kontrakt? To nie jest tak, że na cztery mecze. Tak jak powiedziałem, no jest zadanie do wykonania. Trener z nami w zasadzie w Krakowie jest związany i myślę, że szczególnie w przypadku zrealizowania tego celu z Krakowią dalej zostanie. Do trenera mam pytanie, aby było dla pana zaskoczeniem, czy nie obawia się trochę pan podjęcia tej rękawicy, nie ma pan za sobą w Ekstraklasie szlify. Poza tym, przepraszam, że poruszę tę sprawę, bo to wszyscy wiemy, jak ostatni pana zakończył się, prawda, epizod w Sandecji. Czy pan uważa, że to nie będzie rzutowało na pana kontakty z piłkarzami Krakowi? Powiem tak, panie redaktorze, na drugą część pytania nie odpowiem, bo odpowiadam na pytania, które są zadawane w miarę mądrze. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy się bałem, czy nie bałem, to w Ekstraklasie miałem przyjemność pracowania już w Krakowi wcześniej jako drugi trener przy trenerze Mikulskim i trenerze Białasie. Wiadomo jest nie od dziś, że to jest nasz zawód i każdy trener, wybierając ten zawód, liczy się z różnymi rozwiązaniami, z różnymi propozycjami od drużyn, od klubów, które znajdują się w różnych sytuacjach, i dobrych, i gorszych. Dlatego ja się tutaj absolutnie tego nie obawiam i po to wybrałem ten zawód, żeby po prostu się w tym zawodzie w jakiś sposób realizować, i to absolutnie dla mnie nie ma nic do rzeczy. Jeszcze jedno pytanie. W tej chwili tak, Krakowian jeszcze na bramek, w obronie gra wygląda kiepsko. Może gra, nie tylko gra obrony, ale cała gra defensywna, prawda? Skrzydłowi na przykład, tak, ci boczni w ogóle, na przykład Steblecki, Sajnik w ogóle nie wspomagają bocznych obrońców. W środku jest jakaś
za szeroko ci gracze grają między sobą. Czy pan uważa, że w tej aktualnej sytuacji co jest najważniejsze? Przywrócenie, żeby Krakowia strzelała bramki, czy uszczelnienie obrony? Co jest w tym momencie najważniejsze dla pana? Panie redaktorze, ja sobie zdaję sprawę, że ilu kibiców, ilu redaktorów, tylu trenerów, tak? I każdy ma swoje pomysły na grę, na skład. Wiemy doskonale, że najważniejsze w tym wszystkim na dzień dzisiejszy to są punkty, tak? Które są potrzebne do utrzymania. Bez punktów się nie utrzymamy. I to jest priorytet dla nas, żeby te punkty zacząć zdobywać. Natomiast co jest lepsze, co jest gorsze, to bardzo bym prosił, żebyście Państwo sami macie jakieś tam swoje wyrobione zdanie i opinie. Ja też mam swoje zdanie wyrobione i nie mam tutaj zamiaru w jakikolwiek sposób mówić, co jest złe, ponieważ moja etyka zawodowa nie pozwala na... Co chce pan poprawić w pierwszej kolejności? Przede wszystkim chcę poprawić w zespole organizację gry, szczególnie jeżeli chodzi o bronienie, tak? Ustawianie się, bo to jest bardzo istotne. I bardzo ważnym elementem też jest koncentracja, bo w niektórych sytuacjach właśnie poprzez brak koncentracji, nie braku zawodnika w danym miejscu traciliśmy bramki. I to jest na pewno bardzo istotne. A w jaki sposób to zrobimy, jak będziemy grali, no to już myślę, że Państwo będziecie wiedzieli w najbliższym spotkaniu. Panie trenerze, kiedy dostał Pan propozycję z Krakowi? Czy Pan był na stand-by od pewnego czasu, bo wiadomo, kłopoty Krakowi nie są od wczoraj? Czy pierwsza rozmowa wczoraj i Pan... Panie redaktorze, właśnie nie byłem absolutnie. I pierwszą taką informację, że jestem brany pod uwagę, mogę być jednym z kandydatów, dostałem późnym wieczorem w niedzielę. Proszę mi Jacek Kowalski, Gazeta Krakowska. Panie Mitku, kto będzie Panu pomagał? Czy ten sztab szkolenia trenera prawowego zostaje, czy ma Pan swoich? Nastąpiła jedna zmiana w miejsce trenera przygotowania fizycznego, który był w sztabie trenera stawowego. Przychodzi trener Paweł Żychowicz, trener przygotowania fizycznego. Pozostali członkowie sztabu trenerskiego zostają bez zmian. Jeszcze raz, jeśli można. Został Pan, Panie trenerze, przedstawiony jako człowiek związany z Krakowią. Jakie to ma znaczenie? I czy naprawdę to są związki takie, że to w jakiś sposób Panu dzisiaj, w dzisiejszych zajęciach, no i meczu niedzielnym pomoże? Panie redaktorze, na pewno ktoś, kto jest blisko klubu, żyje tym klubem w jakimś sensie, interesuje się i być może ważne jest to, żeby nie tracić czasu na to, aby wchodząc do drużyny poznawać zespół, powiedzmy, bardzo wolno. Chodzi o to, żeby to w miarę szybko połapać, mówiąc tak kolokwialnie, połapać wszystko i żeby jak najszybciej przygotować się do meczu, wejść w zespół, starać się jakoś drużynę zmobilizować, nastawić odpowiednio do tego, żeby podjąć walkę w najbliższym spotkaniu ligowym, bo to jest bardzo istotne. A mecz mamy bardzo ważny. To jeszcze, jeśli można? Można. To będzie bardzo ważny mecz dla obu drużyn, tak się od wczoraj okazało, w podobnej sytuacji także z nowym szkoleniowcem. Czy ma Pan sposób na motywację, na stworzenie atmosfery i w ogóle przygotowanie tak od strony szatni, bo przecież na piłkarstwo to nie ma czasu w ogóle, przed takim meczem, bo tu jest wóz albo przewóz. Ja bym nie powiedział, Panie redaktorze, że to jest wóz albo przewóz, natomiast na pewno jest to dla nas bardzo ważne spotkanie. Natomiast no, każdy z nas, trenerów, ma jakiś swój sposób na to, aby wpłynąć na zespół. Jednym się to udaje, lepiej, drugim mniej. Ja mam nadzieję, że na tyle nam się to uda z moimi kolegami ze sztabu trenerskiego, że w sobotę będzie to widoczne. W niedzielę, przepraszam. A wczoraj powiedział Pan tak, bez szmeru niepewności w sercu, natychmiast 10 sekund zastanowienia, minuta zastanowienia, czy w ogóle bez. Odnośnie czego, Panie doktorze? Propozycji z Krakowi. To nie była minuta zastanowienia, bo to było całe noc bicie się z myślami, tak? Bo to jest jednak, no, to jest poważna sprawa, to nie jest tak, to jest też bardzo poważny klub w polskiej piłce i myślę, że trzeba się naprawdę zawsze dobrze zastanowić, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć jedną rzecz, że takim klubom się też nie odmawia, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę. Ja może tak przy okazji, gdy odchodził z Krakowi Budasz Kosanowicz, bardzo ładnie go pożegnamy. Czy trener stawowy również będzie mógł liczyć na taką formę podziękowania za jego pracę? To może ja odpowiem. Znaczy, my byśmy szli w tym kierunku, że nie chcielibyśmy żegnać trenera stołowego. Ja liczę na to, że my się te drogi z trenerem stołowym nam się jeszcze przetną, więc żegnanie trenera, no to takie słowo trochę, nie wiem czy można to usłyszeć, ale bolesne. My byśmy nie chcieli się z trenerem żegnać. Trener jest, będzie bardzo mile widziany u nas na stadionie, w klubie i tak to też w wczorajszej rozmowie wyszło. Ja mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, jeżeli trener i wspólnie dojdziemy do wniosku, że takie pożegnanie byłoby miłym akcentem, to oczywiście dla nas to będzie zaszczyt, a nie w szczególności będzie to dla nas zaszczyt pożegnać trenera, z którym tyle żeśmy sukcesów odnieśli.